bitą karlikowo-witą. Bercik, chcesz kauguma? Co? No guma do żucio, no kupiłaś dla wnuczki, można chcesz, co? Na razie jeszcze nie jeżdżę waszą wnuczką i nie planuję, jak się coś zmieni, to mam znać. No Bercik, na pewno byś chciał, czekaj. Lizoka też mam do wnuczki. Nie, dziękuję. Bercik, a poczekaj no, cigareta byś chciał? O, to wasza wnuczka kurzy, gratuluję. No ja tak zaro przypuszczą. Jako babcia, tako wnuczka. Nie, Bercik, cigareta to mam do ciebie, nie do wnuczki. Nie, dziękuję. No. Bercik, ty się gorszysz na mnie, ja. O, Karykowe, bardzo proszę, mnie się tak chce spać, a tu zaraz usna przywóz. Idźcie już, no. Bercik, gorzołki byś się napił, ja. A mocie? No można. No gorzołki to akurat nie mam, no. Jaronia, no to nie macie gorzołki do wnuczki, no co za pech. No to jak nie macie gorzołki, to nie fandzolcie, no idźcie już. On się naprawdę na mnie obraził. O, cześć Byszek. Cześć Bercik. A co to, nie spało się tej nocy? Co? Nie bardzo. Nie przespanej nocy znojnej, jeszcze mam na ustach ślad. Nie wrzesz tak, pieruna. Aha, na balandze u Alojza się było, tak? A dzisiaj w głowie tu pod białych mew. Ja by był na balandze u Alojza, to bych dzisiaj nie żałował. A co się stało? Zbyszek, pójdź na jedne małe piwko do Alojza, co? No mogę, jeśli może tę walizkę zostawię, co? Nie zostawię ją, chłopie, nie, bo jeszcze nas Andzia skasuje. Chodź, o ci ją pomaga nieść, chodź. A proszę bardzo, proszę bardzo. Kurczę, pomóż. Widzisz, jakie ciężka? A wiesz, Bercik, że twojego szwagrowskiego spotkałem przy dworcu? Wiem, kręci się po mieście jak z pieprzem biznesmen. A ty wiesz, że on ma już tę stację benzynową? Mówił mi. No wiem, Hapol Pieroński, sumo stacja benzynowa, a mnie to nie do zarobić. A ty wiesz, że ja zawsze marzył o takiej robocie. Co, sprzedawać paliwo? Nie, Niemcom szyby myć. Niemcom? No Niemcom, bo przecież Niemcy mają euro. Ty wiesz, co to jest euro w ogóle? Wiem, no, co to ty jest wiesz, euro. Co to jest euro. Już jak mieli marki, to nie było źle, chłopie. A teraz taką jedne euro, to masz dwie marki, chłopie. Wyobraź się, że Niemcy w jedna noc zrobili tak pstryk, i stali się dwa razy bogaci. Gaj tu sprawiedliwość. Czekaj, Bercik, przecież my też niedługo będziemy mieli euro, jak wejdziemy do Unii. I co, i myślisz, że przez to staniemy się cztery razy bogaci? Czemu cztery razy? No bo jedno euro to jest cztery złote. Nie, my nie są takie sprytne jak Niemcy. Czekaj, Bercik. Ale zaraz. Ty chcesz myć Niemcom szyby? Ty taki patriota, Bercik? Idź, bo ja cię zaraz klubna, pewnie, że patriota. No jak to? No, a ty myślisz, że co, ja by im te szyby dokładnie mył, tak? Już spytaj się Andzi, jak ja umiem myć szyby. Jo nawet jak chce dobrze umyć szyba, to ona jest po tym czorniejsza niż była przed tym. A przy Niemcach to ja by się specjalnie postarał, już by tak ekstra im to zrobił. Chopie, jakim ja by był patriotą, to nie masz pojęcia. No nie wiem, wiesz, ja... No chop, wyobraź się, taki Niemiec podjeżdża, nie? Ja mu myję szyba, za minutę mu ta szyba jeszcze czorniejsza niż miał. A czekajcie, a jakby taki Niemiec nie zechciał, żebyś ty mył tę szybę? Oj, weź ty mnie nie rozśmieszaj, Niemiec nie zechce. Już jak mój dziadek jeszcze był młody, to też Niemcy kiedyś nie zechcieli, wiesz? Raczyli nie zechcieć, ale dziadek ich pogonił po hołdach i chopie, zechcieli, wiesz? Wiesz coś to o powstaniach śląskich? Wiem, Bercik, chyba nie podejrzewam, że będziesz wzniecał czwarte powstanie śląskie pod stacją benzynową. A jako to jest różnica, gdzie? Gdzie? Ale zrozum, Niemcy teraz są naszym sojusznikiem w NATO, to tak nie można. To fajno mi to sojusznik, co chce szyby nie do umyć. A Zbyszek! Czekaj, mam pomysł na genialny biznes, słuchaj. No. Podjeżdża Niemiec. Tak. Myja mu szyba, powiedzmy, za 2 euro, nie? Aha. Ale wiesz, myja mu po swojemu. I teraz kończa myć, on patrzy na ta szyba i tamte swoje. Ajaj, mein Gott, Herr Jesus, nie? Polnische Wirtschaft, tamta katastrofę, masakrę i tak dalej. Odjeżdża 5 metrów, a tam? Co? No co, a tam stoi pan Zbyniu. I myje mu ta szyba, ale już do czysta, za 5 euro. 5 dodać 2 to jest 7. 7 razy 4 to jest dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy? No. Kurczę, Bercik, zaraz. A niedawno sam mówiłeś, że ta Unia Europejska to nas zeżre. A tu wygląda, że Bercik zeżre Unię Europejską, nie ma to tamto. Zeżra, nie bój się. Niech mi ten Hapol pozwoli pracować u siebie na tej swojej stacji. Jarunie, patrz, podjeżdżą. Ernest! Nie, Bercik, nie! Ernest, nie! Ale zastop! Jak ja. Bercik!
Ja Jocie mi to dawno auto. Nie widział! Proszę cię, nie, Jocie, Becik, panie Zbyszku. Czekaj, nic nie godaj. Ale, czekaj, Jocie, nic nie godaj, jo też się ciesza, że Jocie widzę. Ale Becik, ty masz fajne auto. Proszę cię, daleko od auta. Jerunie, ty, ale są różne auta mają ludzie na Śląsku, ale tak, twój Mercedes jest najpiękniejszy. Panie Zbyszku, a proszę go powstrzymać, dobra? Becik, człowiek bardzo fajnie zrobił, patrz. Bardzo, i niech tak zostanie. Ale jakie wyklepane wszystko, fajnie Becik. Zaszpachlowane. Proszę cię. Zostaw mi te auto, Bercik. Super, super. No to fajnie. Niemiecko, blacha, patrz. Bercik. Nie, ale ludzie, normalnie jasne. Idzie młotem walić i śladu nie będzie. Tak, Bercik. Może to jakiś młotek, daj no. Nie ma młotka, no. Bercik, proszę ty, cię. Ale Ernest, słuchaj, sorry, przepraszam bardzo za to, że ci ostatnio te auto strzaskło, ale to nie była moja wina. Nie moja wina, że ty możesz steczny do przodku. Bercik, czekaj, czekaj. Odsuń się dwa kroki od tego auta, o, tela. O. Panie tak, daj ręce. Ernest, jak ja się cieszę, że ja cię widzę, jak ja się cieszę. Jeśli ci chodzi o jakieś pieniądze... Nie, jak ja cię lubię, Ernest, Berci. Ty nie masz pojęcia. Proszę cię. Ale panie Ernest, on naprawdę pana lubi. Ja chcę tylko odwiedzić Andzia. Mogę? Ja, no, możesz odwiedzić ją, kiedy chcesz. No. Nie ma problemu. A kiedy cię nie będzie w domu? Co, kiedy mnie co? No, między trzecią a czwartą po południu. No to fajnie. Na razie. Do zobaczenia, panie Zbyszku. Do tu zobaczenia. Ani kroku dalej. Cześć. Daleko od auta! Patrz co za hapol pieruński, kiedy mnie nie będzie w domu? Zostaw mu ten samochód, widzisz jak on się... Ojejku, jeszcze zobaczy, chodź. Ale to jeszcze mu cały, patrz. Andzia, podeszła do mnie przed chwilą Karlikowa. Ach, może jej było przykro. Chyba jej było przykro, bo jakimś kałguminem mnie chciała poczęstować, czy innym bombonem, czy lizokiem, czy czymś. Zaraz, słuchajcie, ale co się stało? Ach, Zbyszek, wiesz jak tam dzisiaj w nocy było larmu? Ona się wadziła z Karlikiem, Jezus, czaskali drzwiami, my w ogóle oka nie zmrużyli. No to nieźle, nieźle. No i co? Nie wiem, kogoś tam niesie. Ty? To chyba Ernest. Akurat, Ernest. Godą ci, na pewno to jest Ernest, on se przemyślał. Sprawa... Dzień dobry. Karlikowo, nie chcę odwoz, żadnej gumy do rzucia, żadnych cukierków, cygarety, nic. Bercik, jo ino zwyczajnie chciałam was przeprosić za te wrzaski. A co wy myślicie, że to wystarczy? Wiecie, jaki jest niewyspany? Bercik, ja ci kołysanka zaśpiewam. Nie, o nie, ino, broń Boże, ino nie to. Pani Karlikowa, niech pani siada i niech pani powie, co się stało. No, ten mój, no. Karlik? Pogoniłach go. Wyście pogonili Karlika? Ja. Karlika? Ja pogoniłach go. Bo się inkszo baba znalazł. Co? Baba? Inkszo baba się znalazł. Baba? Ty nie podsłuchuj. Jako baba? Jako? Nigdy nie zgadniecie. Taką młodą striptizerka. Jeronie, striptizerka? Ty, w tej chwili do kuchni. Ale nie, Andzia, no czemu do kuchni? Pedziałach do kuchni, ein, zwei, drei. Nie macie. No, niech pani mówi dalej. No i co? Przygruchał się taką młodą flundra, nie? Ale ten Karlik, ale w jego wieku? A na co on ją złapał? A na co? Na moja działka. No. Jako działka? No ta, co żech erła po moim ojcu pod Kochłowicami. No, autostrada teraz ki tam budują albo coś takiego. A, to ja wszystko rozumiem. Ceny pójdą w górę, nie ma to tamto. O, niedoczekanie jego, żeby jo swoja ojcowizna wyprzedowała. Czekajcie, Karlikowo, jak go to dobrze rozumie, to on poderwał ta stripteaserka na wasza działka! Dokładnie! No ale żeby ze stripteaserką? A bo to wasza, jakie ludzie w górę mącą? No przed mącą, a potem ludzie na dekiel bije. Miałże siedzieć w kuchni! No nie, jak ja mogę siedzieć w kuchni, słuchajcie Karlikowo, ale żeby taki porządny hop z taką zdzirą, stripteaserką? Ten Bercik, ty się ino licz ze słowami, ja? Jak to? No bo że zdzira, to zdzira, ale nie bez to, że stripteaserka, nie? Jak to? Nie rozumiem. Nie, słuchajcie, wszystkie stripteaserki są takie same, czy co nie? Bercik, jak cię pizna w ten twój głupi łeb, to zaraz byś wiedział, w to zdzira, a w to nie. Ale o co tu chodzi? No właśnie, o co tu chodzi? No, no bo muszę wam powiedzieć, że ja też była striptizerką. Co? Weźcie byli striptizerką? Pani Karlikowo, pani jest po ciężkich przejściach dzisiaj w nocy. Może pani zje coś słodkiego na uspokojenie, proszę bardzo. Zatkało. A zatkało? Była rzecz striptizerką. I to bardzo cenioną striptizerką. Ja, a no po prawdzie, to byłem w zeszłym wieku, nie? No. Aha, w zeszłym wieku. Chyba w zakładzie karnym żeście byli.
Czemu w zakładzie? Bo za kara wodnik kieli oglądać. Bercik! A ty co żeś myślał, że ją zawsze była staro, ja? A co, może nie? Ty Bercik, no już teraz to żeś przegnął, wiesz? Myszek, jak ją pamiętam, to od dziecka karlikowo zawsze była staro. Ja był młody, a ona zawsze była starą. Ja, a ja też pamiętam od dziecka. Ciebie od dziecka pamiętam. I ja nie zawsze była starą. I no ty zawsze był durny. Jo! Był żeś durny. Jesteś durny. I będziesz durny. Dobra, jo, dobra, ja dobra, dobra, przestuńcie się. Andzia, stop! Od dzisiaj zakazuję ci kontaktów z tą upadłą kobietą. Bercik! Żadnych sztrypnizerek w tym domu. Ale... Już! Proszę dobrze, bardzo. Dobrze, dobrze. Wychodzę i więcej tu się nie pokażę. No i Bercik, no i coś ty narobił? Pani Karlikowo, czekaj pani Inu! Pani Karlikowo! Żadnych stripteaserek! Przynajmniej po 70, nie? A no chyba, że tak. Ych ty, Bercik, Bercik. Teraz to żeś przesadził, wiesz? Tak, ja przesadził. Ja ją zawsze podejrzewał. I co, wyszło na moje. A niby taką porządną śląską kobieta. Ty, Bercik, ale przecież ty lubisz stripteaserki, może nie? Oj, lubię. Ale nie takie. Nie? A widzisz, Bercik, sam sobie zrażasz ludzi do siebie. Jak coś od nich chcesz, to później się dziwisz, że oni cię nie lubią. No, a co ja mogę ci o takiej karlikowi? To Andzia ty, że durna. Usłyszy. Zbyszek, jak to jest jeszcze rozkarlikowo, to mi tu normalnie trafi. Cześć, siostro. Cześć. Jest Bercik? Dobrześ trafił, jest. Do widzenia. Co? Przestań świrować, ja już normalnie z wami nie mogę. Ty się z taki są głupi jak on, rozbieraj się i wchodź. Dobra. Cześć. No i opowiadaj, jak tam twoja stacja? Ach, no dobrze, całkiem dobrze, ale wiesz, to nie jest to, co stacja przy autostradzie. To jest dopiero biznes. Ale tam są teren, kosztuje tyle, że głowa boli. Ale wiesz, Ernest, znając ciebie, twoja inicjatywa, twoje genialne pomysły, ty dasz się rady, wiesz? Ja wierzę w ciebie, braciszku. No dzięki, jesteś kochaną. Słuchaj, ale nie mógłbyś tak ewentualnie Bercika... Andzia, proszę cię, tylko nie to, zrozum. On mnie nienawidzi, a ja go mu przyjmować do roboty, ja? Andzia, żeby on roz w życiu, z własnej inicjatywy, zrobił coś dla mnie, rozumiesz? To mógł być przypadkiem. Roz, cokolwiek, rozumiesz, Andzia? Cokolwiek. Słyszałeś? Co? Robota mi załatwi. Jak to? No, powiedział, że muszę coś do niego zrobić. No tak, naprawdę? No, muszę załatwić, żeby Karlikowo sprzedała mi ta ziemia przy autostradzie. Ale jak Karlikowa sprzeda ziemię, jak ty żeś ją obraził? Widzisz, coś narobił. Co? Ja narobiłem? Ja siedziałem i nic nie mówiłem. Ty żeś krzyczał na nią, że zdzira... No, tak, i widzisz, do czego to doprowadzą? Jak Ino w pobliżu siedzi w Warszawie, to zaraz hanysy między sobą się zaczynają walić. Tak, a to jest taka porządno, inteligentno, kulturalna sztyptyzerka. Puh, kobieta. Już ty. Bercik, kobieta. Karlikowo! Gieszynk! To ty, psychopato jeden. No co tam? Słuchajcie, byłem w sklepie i żech pomyślał, że a kupia wam tam, co tam lubicie, żelki, kałguminy, czekoladki, a jeszcze cygarety do wnuczki, wiecie? Co? To znaczy, powiedzcie wnuczce, że już mi nie starczyło na gorzoła, ale następnym razem jej kupia. Bercik, ty dobrze wiesz, że moja wnuczka to ma łoziemlot, nie? No to jak ma łoziemlot, to znaczy, że jeszcze może kurzyć i pić, bo lekarze dopiero zabraniają po 40, nie? Bercik. Słuchajcie, Karlikowo, sprawa jest taka. Jak już my się tak spotkali, ja bym chciał powiedzieć, że wybaczcie, ja wcale nie uważam, że wszystkie sztyptizerki to są zdziry. No, te młode jeszcze, ale przecież wyście już nie są młode, nie? Bercik. Słuchajcie, Karlikowo, tak, ja uważam tak, że oczywiście, one są wszystkie zdziry, te co się seblikają i na nie patrzą, ale przecież na was to już żody nie chce patrzeć, nie? To znaczy, ja, bez to wyście są porządno kobieta, a nie żodno zdzira. Co, pogodzimy się? Wiesz co, Bercik, ja się to muszę dobrze przemyśleć, wiesz? Bo ja wcale nie wiem, czyś ty mnie teraz jeszcze bardziej nie obraził, jak przed. Dobra, już tela nie myślcie, bo na pewno w waszym wieku już wam lekarz zabronił, nie? Słuchajcie, przechodzimy do interesu. No już by się pogodzili, nie? To teraz biznes. Wy teraz nie macie chopa. No, chwilowo nie mam, nie. No, to ja mam do was chopa i to dużo lepszego niż ten wasz dziadowski karlik. Ja?
A w to taki? Marcik, bo jak się okaże, że to ty... Jezus, nie, broń mnie, Panie Boże, nie, jo, nie, kajtam, jo, co wy... Bo ty tak jakoś dziwnie, mnie się to wszystko nie podoba, Marcik. Karlikowo, nie o to chodzi, żeby on nie chciał, oczywiście, aby chciał, no ale... Sami wiecie, ja mam Andzia, ona by mi nie pozwoliła, nie? No, ten hop, co ja mam dowoz go, to taki jest. Ja? A kto to taki? Pan Zbyszek! Zbyszek to jest przy nim jak warszawskie Tamagotchi. Ja myślę o Erneście, o bracie Andzi. O panu Erneście? Tym biznesmenie? Dokładnie tak. No nie, no, bo mnie tam nie będzie chciał, no. No. Aby to jemu się spodoba, nie. Wy się nie bójcie, już wymocie jedna ta korzeczka, która mu się na pewno spodoba. Ja? A co to takiego? Wiecie, wymocie jeden taki teren, na który on jest bardzo napolony. Bercik, i no bez świństw, ja? No ale, nie o to chodzi. Nie o to chodzi, nie? A o co chodzi? No chodzi o teren taki, co wymocie, no. No bo wiesz, Bercik, bo ja to się tak w sumie myśla jeszcze całkiem dobrze trzymia, no i po jakiemu jaki hop nie miałby być na mnie napolony, nie? No a tereny, to ja mam różne i wszystkie są całkiem. No, także widzicie, sami Karlikowo, zapraszam was na randkę w ciemno z biznesmenem Ernestem. Mocie ten mieszek. Bercik, i ona mo tamta działka do sprzedania, ja? Słowo hajera przodowego. I chce mi ją sprzedać tanio. No wiesz, musisz ponegocjować, nie? Kurde, bo mnie się zdo, że ty mnie w coś wrobiosz, wiesz? Nie, panie Erneście, na 100%, że ma. Sam słyszałem. To po co się chce ze mną spotkać? No właśnie, po co, no? No, właśnie chcę się spotkać, żeby panu... Po co? No, ale to ja się pytam, po co się chce ze mną spotkać, Bercik? No po co? Wiadomo po co, nie? Nie. Wiadomo. Tyś coś wymyślił. Jak ja cię znam, na pewno żeś coś wymyślił, a ja cię dobrze znam. No, Bercik mógł coś wymyślić. No, to znaczy, mógł coś wymyślić, ale na pewno nie wymyślił. Miejmy nadzieję. No nie wiem. I tej malutkim. Dzień dobry. Puśka. Witam serdecznie. Jak nieśmiały, jak mnie się to podoba, no co malutki, porywasz mnie, ja do drogiej knajpy, ostrygi, homary, kawior i romantyczna kolacja przy świecach. Karlikowo, nie ma problemu, tylko oczywiście, tylko jakby to powiedzieć, mnie bardziej interesuje pewien pani teren. Kociku malutki, jak się ośmielił. Nie bój się. Wszystko dostaniesz, nic ci nie odmówię. Będziesz miał każdy mój teren, kiedy ino będziesz chciał. To dobrze, to znaczy, że jednak Bercik godał, prawda? A to Bercik już się wygodał, ja no. nic nie szkodzi. No co malutki, no co, porywasz mnie, ja? Tak, możemy jechać, proszę bardzo. Na koniec świata! I jeszcze dalej! O, jako jo jest rada, ja zajrzech jest młodo, zajrzech jest wolno. No pa, pani Karlikowo. Widziałeś? Jednak mają się ku sobie. Idź ty, głupie loku, coś ty narozrabiał. Chodź, idziemy stąd. Słuchaj, Ino, coś ty to takiego nagodu Ernestowi, co? Jo? Nic. Bo dziwnie napalony do mnie zadzwonił. Nie chciał, żeś go przypadkiem umówić z Karlikową, bo tak mi się wydawało. O, Jandzia. Bercik postanowił zrobić dobry uczynek. Karlikowa ma ziemię przy autostradzie, tak? No. A Ernest też chce mieć ziemię przy autostradzie pod budowę stacji benzynowej. No i Bercik postanowił ich razem umówić. Aha, jakby się wszystko udało, to być może Ernest się zatrudni, a? No właśnie. Jandzia, widzisz, jak ty myślisz czasami. I no jedna rzecz mnie w tym wszystkim zastanowiła. Jak się Karlikowo zgodziła sprzedać swoją ojcowiznę? A wiesz, to już jest taka moja słodko tajemnica przekonywania.
Akurat tutaj, w tym momencie, to nie jestem taki, wiesz, bardzo przekonany, co do tego. Słyszałeś, wiesz co? Bo ty się warszawiok, a wy warszawioki nigdy byście ziemi nie sprzedali. Ty byś, no, robił jakieś podejrzane biznesy. A Karlikowo to jest uczciwo, porządność ślązoczka, a nie jakoś tam bizneswoman. No, my tu gadu, gadu, a czas leci. Ja lecę. Dokąd idziesz? Idę na bazar, do roboty. Ty, to jedę z tobą, co? Ty! Jak ja się dowiem, że ten bazar był u Alojza, to... Andzia, no co ty w życiu? My u Alojza? A skąd? My? Co ty? Jak ty już coś wymyślisz, ty... Alojza. No Ernest, jak tam poszło? Bercik, powiedz, ale tak szczerze, coś ty nagodą tej Karlikowej, co? Ja? Nic. A co? On? Nic. A co? No co? Mnie się wydaje, że jej tak do końca nie chodziło o sprzedaż ziemi, wiesz? Nie? Niesamowite ty. A o co? No o co? Najpierw była droga knajpa, kolacja, butelka wina, potem druga butelka wina, jeszcze jedna butelka wina. Oj, no panie Ernestie, no to co tu się dziwić? No wyrwała się kobieta na wolność tak. I tyle, no nie ma to tamto, nie? Tylko, że jak wspomniałem o terenach pod inwestycje... No to, to co? No to co? To powiedziała, że mo tereny i mi je pokorze, ale jak będziemy sami, wiesz? A po tym... Rozumiecie? Jerunie, tym stripteaserkom normalnie odbiją. Ale no. Panie Ernestie, no i co dalej, co dalej, co dalej? No nic, zacząłem się opierać, no to odeszła od mojego stolika i przysiadła się do jednego takiego młodego. Ja go znam, gruba szycha w branży paliwowej. Ty, ale ona się zorientowała, że ciebie chodzi ino o te tereny, co? Pewnie, że się zorientowała. Aha. To znaczy... Bercik, co to znaczy, że się zorientowała? Nic, Jerunie, ona mnie zabije, ty. Ona mnie normalnie zabije, ty. Ja wyda normalnie trupy. Co za dzień dzieł tak zaparkował, no? Je, Karlikowo, ja cię lepiej da. Przepraszam, przepraszam bardzo, czekaj, czekaj. Aj, Bercik, nie uciekaj. Aj, nie uciekać. Nie, ja ci muszę serdecznie podziękować, wiesz? Nie, za co? Ja byś ty odmienił całkiem moje życie. Pamiętasz? Ta moja działka pod Kochłowicami godała ci przed No, coś tam pamiętam, no. No, ona jest teraz warta $1,000,000. Co? A jo, jako baba z $1,000,000, stała się teraz bardzo atrakcyjno. I to wszystko dzięki tobie, Bercik. Pani Karlikowa, no bo świetnie pani wygląda. No bo jo, jest teraz biznes. Łumenka! Koniec świata, Karlikowo, biznes Łumenka! To jest Olo! Olo! Hi. Mój partner w biznesie, a prywatnie mój narzeczony. A za tydzień jademy na Hawaje. Na Hawaje? Na Hawaje jadą. Aha. No to życzymy udanej podróży, pani Karlikowa. No, gute reise! Hej, hej! Hej! Patrz, a to była taka porządna śląska kobieta.